Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoki Sejmie. Otóż większość pytań było skierowanych do pana ministra. Pan minister odniósł się do zadawanych pytań. Jedno pytanie było kierowane zarówno do ministra, jak i do przedstawiciela wnioskodawców. Otóż odpowiem bardzo krótko. To nie jest kwestia trudności w przygotowaniu projektu zmian, czyli projektu nowelizacji, bo żadna, to nie jest przecież projekt bardzo skomplikowany. Ogranicza się do przesunięcia terminów niektórych regulacji prawnych, w szczególności gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących kandydatów i na kierowców i kierowców. Rzecz dotyczy, mówiąc jednoznacznie, infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego. Pan minister mówił bardzo szczegółowo, CEPiK funkcjonujący w tej chwili, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, nie gwarantuje w żadnym razie rozszerzonego systemu, który wprowadza ustawa o kierujących pojazdami, uchwalona w styczniu 2011 roku. Zatem niezbędne jest przesunięcie tego terminu do co najmniej o 3 lata, bowiem termin krótszy w naszej ocenie po prostu może być niedotrzymany i za rok czy za 2 lata możemy spotkać się znowu i tutaj jakby kolejny raz zmagać się z materią, która powinna być rozwiązana racjonalnie w stosownym czasie. I tylko tyle. Bardzo dziękuję.